Sandra to Sean. 1, 2, 4, 1. Jazda, Paulinka, jazda. Heksi, jesteś takim śmieciem najgorszym. Nie tak ten kurwa telefon, tylko nie za głośno, żeby ojczyma nie obudzić. Ale co ty do rodziny się przypierdalasz? A Paulina coś zrobiła? Tak. Co? No, wytyla się dziwka. Nabija ci Sandry? Tak. Ale streamka, to już nie będzie tej komendy. Wypierdalam tą komendę. Nie da rady. Da. Ta, znaczy Sandra. Paulina, weź mi Discord. O! Tomku wyszła. Siema. O, weszła. O, jestem silny. No, słucham, no. Wyjaśnijcie sobie dramę. Sandra to Sean, wykrzyknik Sandra. No, no masz do tutaj powiedzenia. Też mogę to mówić na luzie. Okej, i tyle masz do powiedzenia. No tak, skoro jest taka komenda, to mogę jej używać jak każdy inny. Więc nie wiem, jaki ty masz kurwa problem. Dziwko sprzedaje na zamku, już ten rynek. Wiesz, Belvedere oddaje. No, Belvedere oddaje. Masz się czym chwalczyć. A to mówią tutaj one Sylo, który wie, wyszczabi bany. Belvedere. A ty tylko umiesz wyzywać, więc nie wiem, o co ci chodzi w sumie. Merytoryczna rozmowa miała być. Właśnie, argumenty. Czemu się nie lubicie? Po chuj się wychylasz. 2 miesiące temu, jak byłam ostatnim razem na streamie... A drama jest seria o tą komendę? Nie, no właśnie, to mi powiedz, kiedy ci lizałam dupę. Aż, no to zobacz sobie nasze wiadomości. Ach, ja już mam, no powiedz, kurwa! No... No właśnie. Habibi, kontaj, jalla. Dobra, kurwa, słuchaj mnie. Jazda z ja nigdy w życiu nie lizałam ci dupy. Okej. Pierwszy. I nie życzę sobie, żebyś tak mówiła. Ale to nie jest koncert życzeń, ty na streama weszłaś, a nie kurwa do Radio SK się zadzwoniłaś, przyjebana jesteś jakaś jeszcze o coś. Ale wiecie? Tutaj mamy jednego pana, co tak właśnie jak z radia mówi, no to trochę jak radio w sumie. Siema, Syla. Nie mieszaj Syla w to. Nie, no bo to zaczęła. Paulinka ręce. Zabijam stąd. Nie, to jest teraz w porządku. Chłopaki, lekka kraksa, ewakuację robimy. Nie no, ale ogólnie o co skina. Chujowe lobby, Paulinka do wyjebania. Dobra, dziewczyny, no ona ma problem, bo napisałam wykrzyknik Sandra. To znaczy uważam, że lobby na Discordzie jest git. Ale która, proszę pana komentatora, tutaj napisać, ale, która. A co wy macie do siebie? Paulinka, co masz ze Sandry, tak szczerze? Sandra to Sean po raz 1249. Czy uważasz, że to Sandra to Corvishon? Okej. Okay. I to ja pojechałam do paszy, i dałam mu dupy, tak było. Dlatego jestem Seanem. To jest zazdrosna. Z pewnością. Dziewczyny, słuchajcie. Pana Patryka starszy dla wszystkich. Patryk, przestań. Nie no, będziesz tam Sandrę przecież całował po sutkach, bo jej tam coś krwawiło. No będzie. Krwawiło ci? No dzisiaj krew poleciała. To ty musiałaś później nasłuchać. No i co Sandra, taka byłaś mądra i teraz co? No to ja nie będę jej wyzywała, bo powiedziałeś, że ma być... No właśnie, czyli co, nie umiesz nic więcej powiedzieć bez wyzywania? Ja mogę powiedzieć, tylko ona weszła i dostała pytanie. Spierdale, Peksi, śmieciu. Ja mogę. No ale kurwa, to ty zrobiłaś spinę o to, że napisałam wykrzyknik Sandra na czacie, a każdy ma prawo to samo napisać, więc to ty jesteś jakaś kurwa odklejona. Okej, to ja jestem odklejona, a ty jesteś... No jesteś, chuj jesteś odklejona, masz przećpany kurwa łeb, rozumiesz? Przećpany łeb. I twoja argumentacja jest zerowa, bo jedyne co umiesz, to mnie wyzywać od dziwek i kurew i na tym się kończy twoja wypowiedź. Ty robisz to samo. No ale kiedy cię wyzwałam, no to powiedz. Ej, to jak ale... to było, lizałaś jej dupę czy nie? Tak. Kiedy? Kamerę, żeby... Powiedz mi kiedy i w jakiej sytuacji tak było. Bo ty nawet kurwa tego nie umiesz powiedzieć. A możesz się odpalić kamerki, żeby widać było wasze sfrustrowanie? Ja zaraz. Sandra jest bez makijażu, to wystraszy wszystkich. No pewnie tak. No nie, ma ty możesz odpalić?
Ja mogę odpalić. Tylko pierwszy, kurwa, pewnie. Pytane jak wy, kurwa, dziewczyny, bo Paulinka to pewnie tak podpuszcza samą oszali. Ja mogę odpalić, żeby się przestraszyć. Odpal CBRPK. Ale zimny, jaki słodki. Ej, nie. Tak, to nie. Zimny, jaki to jest. Ej, kurwa, daj się. No nie, jestem pan. Dobra, wychodzimy się tu. To jest wypasza TV. To niezły pan Patryk. Kontynuujcie tą wypowiedź, no. Co tu jest na środku? Czekaj, muszę sobie ustawić telefon. Flux, ale proszę zamknąć buźkę, dziękuję. Dynia, ty mnie nie podpuszczaj, bo ja nie musisz mnie podpuszczać, bo ja i tak napiszę zaraz. Co napiszesz? Sibir, paka, jak kafelki z Minecrafta. Elo, pozdrawiam. Cześć, Sibi. Dobranoc. Jakie dobranoc, kurwa? No, myślałem, że lecisz, sorry. No co ty? Nie no, bezprzesadne. Co się tu dzieje? Silent Edition. Plus jeden. No dobra, na czym skończyłyście dziewczęta? Życie. Ja nie wiem. Pójść na DC? Życie, kurwa, ale jak ja cię w pustce chuja mi wystawisz, i bana zostało. Nie ufam ci. Znaczy, w sensie nie ufam, mógłbym ci zaufać, ale nie wiem, co ty pokażesz. Ja się totalnie przestraszyłam. Taki się... masz głos trochę. Sandro, odpal kamerę. Paulina jest dominatorem genetycznym i generalnie... Nie, po prostu jestem inteligentna i potrafię się wypowiadać, nie to, co ty jakby, wiesz. Tak, poczekaj, Paulina. To jedyne, Mark, co umiem, wróć. Ja chcę war z tą inteligencją. Ja chcę war z tą inteligencją. Rób coś, war. Nie ma bramki. No tak, kurwa. Bita na bramki. Wróć. Sibi, ty nie znasz dziewczyn, albo może i znasz. Ja tylko na marknemach, wiesz o co chodzi. Słuchaj. Ja jestem u Paszy na miniaturce, jak coś. Ale jakie to ma? Nie no, bo on mówi, że nie zna, to mówi. No, pierdola, taj. To może i ma. A Paulina jest na miniaturce, a Sandra ma swoją komendę. Już znasz? No. To jest rodzina polska, basta. Polska rodzinka. Sandra, może to niedzielę 2000 będzie. Słucham? Może to niedzielę 2000 szonów będzie. Nie no, co ty, przecież Paulinka zaraz będzie klikała, do jutra już będzie. No, o jak? Sobota. Właśnie pisz, oj kurwa, Sobota. Piątka mi się wkradła. Ty, może zrobimy Paulinka, komendę Paulinka. Belweder. No, ale tam ludzie pisali, to zrób, wykrzyknij Belweder. Belweder. W sobotę, Patryś, ja kupię tort i świętujemy 2000 raz, kiedy Sandra jest Seanem. Ale boli cię trochę to, Sandra, boli, co? Chyba boli, no. Bardzo boli, bardzo boli. Nic mnie tak bardzo nie boli, jak to, że jestem Seanem. Kuje ją. Kuje mnie to, że jestem na YouTubie Seanem. Sadek. Bo generalnie ja nie mam życia prywatnego, ani żadnego i żyję tylko tym, co się dzieje u Patryka na czacie. Sibi wykupi. Prosimy nawet się ubrać z tej ruchy. Okazji. Co ja? Słuchajcie, teraz jeśli, odklepuję. Jej się ruchy skoczyły, nie wiem co gadać. Dobra, czekaj, to cię wykupię. Czekaj, chwila, daj mi chwilę. O, tu ktoś dobrze napisał, boli transa to. Tak, o. To jest właśnie. No pierdole, kurwa tej. Aż tak, grubo? Nie. Jedziemy! Tutaj wychodzą powoli. Czekaj, te ruchy muszę wykupić. Box, stop! Czekaj, ja muszę ruchy wykupić. ACP, to masz taką... To jest green screen, czy to jest ten? Ja jestem zamknięty w piwnicy przez starego, który nie żyje. Mm-hmm.
Wykopuję ruchy na... O, co tam pali? Nie wiem. No. Ja właśnie inne coś kupiłem na próbę. Bananowe. Dobra. Ja mam takie, że... To to samo chyba. A to z czego ty to masz? Jaka to jest jedno? Piosku. Ale jak to złożyło? Cybi, kłaniam się. Wykupiłem ruchę na TV. Świnia kwiczy. Ej, Sandra, odpal kamerę. Bo ja mam wrażenie, że... Za chwilkę odpalę, bo piszę, wiesz? A ja mam wrażenie, że Paulinka z tobą takie... Nie chcę się utożsamiać jako nowo powstający streamer na Twitchu z patologią. Bo... Co ty pierdolisz? Serio. Haha, XD. Potencjał marketingowy ci psuje. No tak, potencjalnych klientów im psują. Nie no, Sylo się odzywa, czagi bany. Sibi, twoja zdrowia. No. Ale ruchy kup najpierw. Co? Ruchy musisz kupić najpierw. To kurwa, komu? Paulince czy Sandrze? Nie będę malować, bo... Oboje, kogo wolisz? W domku nie ma. Lepiej Sandrze, bo bliżej. Jak Paulinka brak... Kurwa mać, ja pierdolę. No i co, już wyjaśniłyście tą dramę? No ale widziałeś, że ona jest mocna w gębie, jak mnie nie było. O nie, jeszcze, o Boże, tak. Ja pierdolę, kurwa mać. Jestem. Tak, to kurwa w końcu jest, bo już nie wiem. No ja się też nie wiem, no próbuję się dowiedzieć. To znaczy, super. No ja ponoślizałam dupę. Kiedy i w jakiej sytuacji. To jest skomplikowana sytuacja, bo dziewczyny ogólnie są zazdrosne, bo wszystkie adorują do mnie. Może za mało ruchów kupiono mają. Jakimś tak? Co? Jajki. Nie, dziewczyny, przyznajcie, że mi się podoba. Adorujecie moje względy. Tylko wiecie, prawdziwy facet to ma tak, że lubi dziewczynę coś poświrować, ale to facet musi się o kobietę postarać. Dobra, zróbmy randki w ciemno. Paulinka, gdzie byś mnie zabrała na pierwszą randkę? Do dupy, kurwa, na raki, nigdzie. O. Groźne. Kawa propozycja? Dobrze. Sylo, kiedy streamka robimy na Twitchu? Jutro. Jutro wieczorem ewentualnie, chociaż nie wiem. Najebał. Nie wiem, wieczorem to mam gości. A ja bym się najebał jutro wieczorem. No to co? Sera Paulina byś tak zrobiła? Co nie zrobić? Jak? Ciebie, Patryk, to ewentualnie na piwo do warki bym zabrała. Wątpię. Na piwo do warki. Chyba Libre. Wątpię. A Sandra, ty gdzie byś go zabrała? Ja, Patrysia, gdzie bym zabrała na randkę? Lauda. Do Gesslerów. Jaki kurwa Gessler? Na Laudę? Ja! Na Laudę przecież mówiła. Na odwyk Pasia zabrać na randkę. Dobra. Pytanie do Pauliny. Kupujesz trochę czy nie? Pytanie do Pauliny. Dawaj. Kto według ciebie lepszego loada robi, ty czy Sandra? Nie wiem, bo ja nie robię. War. To już jest wszystko jasne. Bramka ominięta. Jest bramka. Czyli kto? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć, jakie inne oczy nie widziałem, czy robi loada, czy nie? No, silny, jako profesjonalista w ramieniu loada powinien się powiedzieć.
Zamknij pizdę, śmieciu. Sandra. Tak? To zadam sobie to samo pytanie. Kto według ciebie robi lepszego loada, ty czy Paulina? Nie wiem, nie wiem. Sandra, taka przegaszona jesteś, jak Paulina tu weszła. O, chyba tutaj... Tak, trochę ta, no. W sumie, potwierdzam. Nie, dostałam zjebę od mojego chłopaka. Postaw, skoro Sandra jest taka przegaszona. O Jezu. Ale ci suty stoją. No, stoją, jak zawsze na twój widok. No, proszę... Proszę się do prowadzącego nie przepucowywać. No nie łatwo. Chyba, że Gwar. to Sibi na green screenie wleciał. Nie, nie, czekaj, musisz ruchy kupić, żeby suty stały. Sibi jest architektem. Tak jest, kurwa. Właśnie Sibi ma Minecrafta w tle. No właśnie, do tego mówiłem, kurwa, już wcześniej. Co to jest za projekt? Sibi, podoba ci się Paulina? Nie wiem, nie oceniam. Czemu? A czemu mam oceniać? No bo cię zapytał o to, kurwa. Jeżeli mam porównywać pomiędzy Sandrą a Pauliną, no to wolę wziąć Paulinę. Ale jak... Tak, kurwa, oś normalnie powiedział. 1-0. O tak. O tak. No dobra, tak. Poczekajcie, poczekajcie. To ja wybieram Sandrę, z 1-1 Sylo decydujesz. Co? Nie no. Ja takiej decyzji nie podejmuję. No jak to nie, kurwa, halo? No musisz, no. Grajmy w karne o złotego gola. To ja biorę paszę. Ja biorę tą, która ma przekute suty. No to nie jest tak, że obie mają? A to chcesz postać suta z krwią normalnie, tak o... Moje nie mają krwi. Nie? Odpowiedziałem już. Muszę być trochę dyplu... Jeszcze dwie. Co wie? Beskitu. Krwi się napitek, wampir taki trochę. Tą, która ma przekute sutki. No, bo obydwie macie. Chodzi na to, że bierzesz dwie. To była win-win sytuacja. No właśnie. Sylodowi mówi. Chubby Bunny Challenge. Chubby Wagi, no to... No wychodzi. O Jezus Maria. Ej, jest, widzowie, no. Ja wam pokażę. Kozak tak nie będzie. Tym paszą, ja pierdolę. Poczekajcie, ja wam pokażę Sylo. Sylo to jest... Ja wychodzę stąd. Nie pokazuj, ty. Ja wychodzę. Nie, bo... No. Zacznijmy członka rozmowy. Ale każdy sobie może wpisać Sylo i mu wyskakuje, chłop. Jak na Paramo podjeżdżać w PUBG. I masz takiego Sylo, patrzcie, celebryta. 85 tysięcy follow. No i idzie Okra. Sobie, idzie sobie, idzie sobie, idzie sobie, idzie sobie. Legalne celowniki. Idzie sobie, idzie sobie. A patrzysz tutaj, kurwa, nagle. Ej, spotkałem Hagiwagi. Poczekaj, kurwa. Hagiwagi mnie napadł. Patrzcie, Hagiwagi. No na mieście spotkałem bardzo dziwną postać. Hagiwagi! Był to Hagiwagi we własnej osobie. Jeżeli też się go nie boicie, jesteście kozakami, to zostawcie subika, jak i również łapkę w górę. Ej, Sylo, nie zostawiłem ci łap... Nie zostawiłem ci suba i dam łapkę w dół, bo się go nie boję. Przełknąłem bez kitu. Ja pierdolę, Hagiwagi. Hagi bagi. No, no Sandra, odpal kamerę i wyjaśnijcie sobie konflikt. Sandra, odpal kamerę. Zaraz, bo ja na razie mam kontrolę rodzicielską i dostałam zjebę. Więc chciałaś ojcze, pierdoli do pokoju. No to ale nie możesz porozmawiać normalnie, nie wyzywać się po rodzinie? Ja dostałam zjebę ojcze od daddy. O, nie możecie się wezwać po rodzinie, ale jak ona zaczęła, to kurwa nikt się nie odezwał, cwaniaczki. Ojejku, nie popłacz. Ja to znaczy, możesz mi mówić, że mają... Jesteś taka malutka, wszyscy stoją po twojej stronie. Jesteś taka malutka, nie dosięgasz do półki sklepowej, już cichutko. Już cichutko, jesteś taka malutka, cichutko. Dziewczyny, pana Patryka starczy dla każdego, mam 95 kilo już w tym momencie pewnie. Co jak słabo? A ty się to chwalisz? Jesteś prawie jak... Ostatnio 102 metry. Ej, dziewczyny, słuchajcie.
Nie wyzywajmy po rodzicach, bo można nazwać czyjąś matkę kurwą, a później się okaże, że pracuje w banku. O nie, mój chłopak. Ale czekaj, w jakim banku? No właśnie, kurwa, nie? Chyba, że ją wyjebali, że podpijali. Nie, to to jest moja wersja. Spoko. Moja na przykład. Nie powiem, co. Ej, wiecie, co się stało pod Legnicą? O, bo... Nie kończ tego, proszę. Dobra, cię skończę. Nie, Sandra, odpal kamerę, podyskutujemy normalne tematy i ja próbuję znaleźć kontekst. Zaraz to zrobię, Patrysiu. Przecież wiesz, że dla ciebie wszystko, Misiu. Czemu się nie lubicie? Paulina, czemu nie lubisz Sandry? Pozdrawiam. Stop! Dobra, mogę kogoś pozdrowić, panie Patryku? Pozdrawię. Pozdrawiam mojego chłopaka. Wszystko, co mówię na tym streamie, to jest pierdolony żart. Nikomu nie będę robiła loda. Bo mój chłopak to strasznie na mnie krzyczy. Ja już mam zaraz banicję na wyjazd. Ja się dziwię, że ty masz w ogóle chłopaka. No. O kurwa, powiedziała to, co ma. Ja jestem wolnym ptaszkiem. Sikoreczka wolnym jest. Ty, Paulina, oblodziłabyś? Co? Zróbmy konkurs z rumieniem loda dla Pasza. Tak jak Pasza. Czy oblodziłabyś? Pasza za każdym razem, kiedy się ze mną widzi, to siedzi tak. No ale po dwóch sekundach to ja siedzę tak. Jak nie pójdzie na randkę, to skończę w burdelu. Tylko grubość portfela nie odpuszczał. Szczerze, jakbym miał wybrać między Pauliną a Sandrą, wybrałbym czerwone serce. Szczerze, jakbyś miał wybrać między Pauliną a Sandrą, wybrałbym Paulinę. A to Ulzewski napisał. Ja nie wybieram, bo to... Lukas. Moje dobre znajome. Pasza już dobrze wybrał. Ja? Jakie potrzeby, niby Paulina tak mówisz, ale to z Sandrą jedzie do Gdańska. Proszę. Dura, ja za chwilę muszę uciekać, bo... O, przegrałaś. Tak, przegrałam, poddaję się. Kombinacja genetyczna. Stary po mnie przyjechał i nie dość, że Paulinka mnie zdominowała, to jeszcze stary mnie dojedzie na chatę. Patryk, no pół żartem, pół serio tak jest. Nie wiem, czy to... Ej, a ogarniesz chatę na ten, na galę? Tak, no ja zaraz, jak wsiądę tylko do auta, chyba już jedzie, a nie do taksówka. Jak, a może? No ty mówiłaś, że jesteś w domu i nie możesz krzyczeć i włączyć kamerę, jesteś kurwa na jakimś... Nie mówiłam, że jestem w domu, mówiłam, że mam kontrolę rodzicielską, bo stary do mnie pisał i pisałam. Nie powiedziałam, że jestem w domu, cofnij sobie live'a, kurwa. War. A, fake info jakieś leci. No, pewnie tak. Jak wsiądę do samochodu, to od razu zarezerwuję coś na bookingu. To może ja zweryfikuję dla widzów, bo tu ludzie piszą, żebyś pokazała całą mordę, a nie tylko kurwa ciartkę. Ja się nie pokazuję. No i teraz temacie, kurwa. No i... Ja jestem, wiesz, jestem trans. No to już wolę, kurwa, do was pixelem, jak bez kitu. Będąc bezstronnym, Sandra dzisiaj szczerze odjebałaś. Bo no wyzwalałaś ją, weszła, bo tak mówiłaś wejdź i teraz taka cicha. No ale... Surrender, biała flaga i ewakuacja. Ona... Szwajcarią. Pozdro 600, kurwa. To jest prawda. Ona zaczęła tym... Dobra, czekajcie na przykład do starego, żebym dobrał ze stacji. Ale ty, Paulina, się tak nie podburzę, bo jak ona ciebie kiedyś jechała... Jak nie pójdzie na randkę, to skończę w burdelu, tylko grubość portfela. Paulina, pokory. Chodzi mi o to, że ona zaczęła tym, że cała... Sandra, wszyscy wiemy, co wnosi ta komenda, więc poniekąd też mnie wyzywała jakby, bo pisała to mając... No dobra, ale do czego ty zmierzasz? Ty nie odpowiadasz nawet na moje pytanie. No to ja ci chcę odpowiedzieć na pytanie.
Więc skoro ona mnie wyzywała, to ja również ją wyzywałam. Potem powiedziałeś, że jak tu wejdzie, to mam przeprowadzić z nią normalną rozmowę. Ona nie potrafiła powiedzieć, czemu według niej jestem szonem, więc co ja mam mówić? Po prostu nie będę jej wyzywała, skoro tutaj już... Ja mogę powiedzieć, dlaczego jesteś szonem. Okej, no to ty możesz powiedzieć, ale... bo co? Słucham, to powiedz. Skoro możesz powiedzieć, to powiedz. Boże. Ale od początku do końca? Nie, tylko do połowy, dobra, tylko połowę. Od połowy do końca, czy od początku do połowy? Nie likuj mnie. To nie, to jest tak od połowy do 3/4. Nie, no to tak to się nie opłaca. Od początku do połowy mogę powiedzieć. Dobra. Zaczynając od tego, w jakim stroju przyjechałam na apartament, jak się... Kurwa, wysyłałeś dupę za pieniądze, to raz. Dwa, że kurwiło, prawie się tam z każdym... Ale dobra, nieważne. Ale z kim? Pokaż mi ale co ci pokazać? Pokaż mi palcem trzech facetów, z którymi spałam. Poza... Ale ja nie powiedziałem, że ty z kimś spałaś. No to powiedziałeś, kurwiłam się, więc... Nie powiedziałem, nie dokończyłem tego zdania, ty to teraz kończysz. Ale miałeś to w głowie i zacząłeś to mówić. Nie, wstrzymałem w głowie. Więc skoro tak było, no to słucham, no to pokaż mi trzech facetów. Ale teraz ty sobie to mówisz, ja tego nie powiedziałem. Bo jak mi pokażesz trzech facetów, z którymi spałam, to dostajesz bliska. Trzech na samym prime w kolejce do kibla znajdę. Jak nie pójdzie na randkę, to skończę w burdelu. Tylko grubo no sportfela mnie odróżniał w memelu. Nikt nie ruchał, nikt się nie będę ruchał. 10 złotych. Jesteś super. Jakby ja rozumiem, że... Jedno się wtrąca. A to jak mówisz, to zapaszy to nie. Jak co mówię? Jeszcze raz, bo mi cię przerwało, wiesz? Mówię, że jak mówisz na przykład na streamie, że oglodzisz dla paszy, to nie jest szoniarskie zachowanie? No nie, różnimy się tym, że ja mówię, że oblodzę, tego nie zrobię, a ty mówisz, nie ruchałam się z paszą, a i tak mu dałaś, więc... You know? Tak. To, więc... No git, no jakby ja mogę mówić wiele rzeczy, wszyscy doskonale wiemy, że pomiędzy mną i Patrykiem nic nie było i nic nie będzie. I war. Gdybym chciała mu dać, to dałabym mu w szkopadzie, kiedy się widzieliśmy. I ja dasz mi do snapa? Nie, słucham? Co chcesz jeszcze raz? Czy dasz mi dostęp do snapa? Ale jakiego snapa? Mojego snapa? Ja mam na snapie 20 osób z moich znajomych. Mogę cię dodać, no? Sanderka podłoga GT. I to jest jedyny snap, którego teraz posiadam. A powiecie sobie coś niemiłego? Ja cały czas mówię miłego, wydaje mi się. Misia, to został w lesie, dobra? Thank you. Nie wiem, do jakiego snapa pijesz do tego, że miałam offa, czy że sprzedawałam foty na snapie, to spoko. Polecam bardzo serdecznie. Luzik. Podobało mi się. Jest fajnie. Lepiej sprzedawać foty. Wydaje mi się, że lepiej sprzedawać jakby część siebie wirtualną, niż siebie za alkohol, powiedzmy. Wszyscy wiemy, o co chodzi, nie? Świetnego info, jeżeli chodzi o to, więc nie wiem, po co to wywleka. Dobrze, ale Paulinka, wykrzykujesz mi, ja ci znowu mogę przypomnieć, ale ja mogę znowu przypomnieć. Bo to nie był perweter, tylko skok, to po pierwsze. Wykrzykujesz mi, ale sam nie mogę. Mogę mieć propozycję? Wykrzykujesz mi, że jestem nudosiarą, kiedy sama wysyłałaś nudesy, więc kleimy dupeczkę, dobrze? Nie bądźmy hipokrytami, bo ja potrafię się przyznać do tego, że wysyłałam, czy sprzedawałam nudesy, ale ty pierdolisz, jaką to ja nie jestem nudesiarą. Przypominam ci, że ty też wysyłałaś nudesy. O, te nudesy. No nie, nie wysyłałaś, okej, nie wysyłałaś, dobra. No to, kurwa, no to mi je pokaż, no Boże. Mi też pokaż. Mi też pokaż. Ja też przyjmę. Skoro wysyłałam, no to mi pokaż, skoro masz takie nudesy, no Boże. Jutro u mnie na Instagramie, oczywiście profil prywatny, rozumiesz? Podłoga. Ja pierdolę, ale mnie skręciło. A to był kręczek twój. Nie, jest tak strasznie gorąco. Ogólnie, dziewczyny, ja proponuję trójkąt na rozluźnienie.
O kurwa tej. To musiałbyś musiał światło zapalić. Ty sam możesz ze sobą trójkę zrobić ze swoją nadwagą jego. Ja? Ja? Jo pierdolę tej. O kurwa. Z moim ego mogłabym zrobić, ale na. Ja nie mówię do ciebie, Sandro, mówię to paszki. Pierdolę tej śmieciny. Pierdolę. No wyzywam mnie. Liczę na przeprosiny. Idę, widzę. Jest trzecia, jutro trzeba wstać do fryzjera, pojechać na Heilig, ogarnąć gimbala. Leci. Bami się. Przeprosiny? Cztery setki, ty chory jesteś, kurwa? Koniec z tym. Setka miała być co stówę, kurwa, wypierdolę przy sam. Bawi się.